A zatem stało się dobre mięso. Dobre mięso. Dobry, dobry. Dzisiaj chciałem wam zrobić mięso w słoikach. A więc do dzieła. Mięso oczywiście wcześniej było włożone do lodówki, a żeby trochę przymarzło, będzie się lepiej kroić. Majeranek, liść laurowy, pieprz, hot chili, czosnek i sól. Teraz muszę to mięso pociąć na drobne kawałki, małe kawałki, doprawić przyprawami i do lodówki na 24 godziny. Mięso, jak zauważycie, jest tłustym mięsem, ale bez tłuszczu nie ma smaku, a zatem kroimy mięso. Okidoki, mięso jest pocięte, dużo tego było, a teraz najgorsza rzecz to wymieszanie tego wszystkiego. Na 24 godziny do lodówki. Dobra, a więc przygotowałem mięso i szklankę rosołu. A więc mięso wędruje teraz do słoików. Trzeba dobrze wymieszać. Kręci mnie. Proszę, wrzysłaś się w trącami. To jest żywy mieszane. Dobrze wymieszane będzie tym. Tłuczkiem? Rozumiesz? Będzie muszę tylko to zamieszać. Jakbyśmy się na zimę przygotowywali. Ale jakie dobre będzie. Się okaże. Mięso mamy załadowane do słoików. Do środka dajemy troszkę rosołku. Słoiki już są w wodzie. I gotujemy je przez 1,5 godziny. No to 1,5 godziny minęło. Zostawiam je do stygnięcia i jutro włączam ponownie na 1,5 godziny. I co dalej się zobaczy. Ok, nastał dzień trzeci. A więc znowu włączamy wszystkie słoiki na 1,5 do 2 godzin. Voilà. Teraz wyłączamy wszystko. Czekamy, aż troszeczkę ostygnie. Wyjmujemy naściereczkę. Czekamy, aż ostygnie mocniej. I spróbujemy jedno. Mięso zrobione. Ostygło. Zimno i czekam na efekty. Po prostu jest przepyszne.